Black love, brown pride in the sets again. Pete Wilson trying to see us. You guys all right back there with the temperature? It's all right. It's okay, all right. We dance, Chris Shaw, MLK, automatic rank free. Niggas lost their weight, gang signs being shown. Nigga, love your hood, but recognize that it's all good. We don't need that, niggas get churned out. Snoop Dogg in this motherfucker burned out. M.O.B. Big Shug in the Lolo. Bounce and turn, dog pound in the legs with an ounce to burn. Got them watts. Siemanko, jeżeli śledziliście nasze Facebooki, Instagramy i inne kanały, to wiecie, że niedawno przez blisko miesiąc byliśmy na szalonym tripie życia w Kalifornii. Wróciliśmy stąd, jesteśmy na plaży, ale już warszawskiej plaży. Ale temat Kalifornii jeszcze się na popkillerze nie zakończył. Ruszamy ze specjalnym cyklem relacji, w których opiszemy to, co działo się przez te 3 tygodnie. A w związku z tym mamy też specjalny konkurs. Do każdej części dołączone będzie pytanie, które będzie jakoś nawiązywało do danej relacji. Osoba, która jako pierwsza odpowie na wszystkie pytania konkursowe, wygra specjalny kalifornijski pakiet. A co w nim jest? Zajrzę do torebki prosto z Amoeba Music, najlepszego sklepu płytowego, który właśnie tam się mieści. Documentary 2, ostatnia płytka The Game'a z autografem. Koszulka The Game'a Documentary 2 od Blood Money. Są tam także Reeboki klasyki, czyli buty, których ambasadorem jest Kendrick Lamar, które podrzucił nam na konkurs Reebok Polska. No i jest też pakiet 200 zł do wydania w California Skate Shop, więc myślę, że wszystko prezentuje się całkiem pokaźnie, ale ostrzegam, że pytania nie będą łatwe. Miejcie nas na oku, bo odpalamy relacje. Powodzenia.